Witam, cześć moi drodzy. Kurwa, nawet nie wiem gdzie jestem. Ustawiłem sobie na... Znaczy wiem gdzie jestem, jestem w Kulok. Zawoziłem znajomego Ilanczyka. Ale będę zgadywał. W sumie nie ma tutaj wielkiej filozofii jak trafić, ale wsparcie na szkoło postanowiłem coś nagrać. Chociaż mógłbym sobie u siebie w aucie ustawić nawigację, ale nieważne. Kurde, leje, wiecie, zawsze mówię, że pogoda nie jest taka zła w Irlandii, tak, nie jest to, co było kiedyś. No ale ten tydzień jest okropny, w sensie mocno napierdziela deszczem i jest ciepło, znaczy to jest akurat zaleta, ale nie wiadomo, czy jesteście, wiecie, spoceni, czy mokrzy. Teraz cały jestem mokry, bo naprawdę już. Jakiś huragan, te huragany są tutaj bardzo popularne, no bo wiecie, no Irlandia jest nad Atlantykiem, znaczy nad Atlantykiem obok, nad Atlantykiem, to powietrze z Atlantyku przychodzi, tak, i no huragany są częste, dwa, jeden na rok, jeden przynajmniej, teraz zapomniałem jak się nazywa to imię, zawsze to są imiona damskie, tak, huragany nazywają damskimi imionami, chociaż no nie wiem, no tu na pewno nie widziałem jakichś wiatrów większych, ale deszcz okropny. To tak przed chwilą świeciło słońce mocno, teraz się zrobiło, no dosłownie ile, 20 minut temu było słońce, bo jechaliśmy w kuźwa, jedzie, kurde. Teraz się na nim pchał w godzinę. Jak na parking szliśmy ze znajomym, świeciło słoneczko, czyli 20 minut temu. Piękne słoneczko, mówimy, patrz jaka pogoda. Teraz patrzcie, pochmurno. No, te srogie deszcze, tak, to przypominam, to jest tak, że no zdarza się, że pada cały dzień, ale potrafi pierdyknąć deszczem. Potrafi pierdyknąć deszczem takim mocnym, 20 minut przestanie, słońce wyjdzie. No, irlandzka pogoda. Tylko tutaj zawsze bronię tej pogody, że nie jest tak jak tak cały czas już. Tak było w 2005-2006, kiedy pierwszy raz przylatywałem. To było znacznie. No, ja wtedy jeździłem na rowerze, tak, nawet nie autobusem, tylko więcej na rowerze jeździłem do pracy. Znaczy do stałej pracy, bo tam też pracowałem w budowlance jakieś. Ale do stałej pracy tam byłem wtedy, pracowałem na tym forklifcie, na widłaku. To jeździłem sobie na rowerze. No i to było normalne, że byłem mokry, tak. Pamiętam jak auto kupiłem, pierwsze auto w Irlandii, to w 2009 roku. To właśnie, kurde, jak oglądałem, to cały czas, to cały, kurde, czas się mówiłem do znajomego, co ze mną jeździ oglądać auta, cały, zawsze w największym deszczu. I pamiętam, że kupiłem, a to kupiłem w końcu od znajomego z pracy, bo właśnie już byłem zmęczony oglądaniem. Znaczy, też się z tego śmieję, nie wiem czemu, bo to kupowałem tam Astrę 8-letnią, a w sumie za 1700 euro pamiętam, nie? No to 1700 euro. Znaczy, w sumie. Nie wiem, jakoś mi się wydawało wtedy, nie wiem, w jakim wtedy świecie żyłem, że 1700 euro to było, nie wiem, czy nawet to było dużo dla mnie, czy mało, nie pamiętam, ale pamiętam, że mówię, dobra, dawaj już tą Astrę, poczytałem na tym, na internecie wtedy, że spokojnie, że to są auta ten i no jedź, pchaj tą budę, Mitsubishi Lancer. I pierwszy też właśnie jakiś tam tydzień z ogromnym deszczu auto mi stanęło, tak? W takim kurwa zajebiście dużym deszczu. Podczas jazdy mi stanęło, tak? I kumpel też podłączył na kablach, nie wiem jak to było, może to właśnie coś byłoby do przewidzenia, że coś nie może być, to być bateria, akumulator. Niby tam podładowaliśmy i ruszyło, ale właśnie mówię, że dziwne, że auto stanęło, wiecie, tak sobie. A potem i tak walnęło właśnie po dwóch tygodniach alternator na takiej górce, jak teraz jestem. Jeszcze przed salonem Opla, jeszcze był taki salon Opla na
Swords, więc takie, no to często, że jak kupujecie nowe auto, czy nowe dla was, to coś się kopie, no bo to też auto przyzwyczajone do innego użytkowania. U mnie w rodzinie ktoś zaraz też kupił Mercedesa, tak, w najbliższej rodzinie i sprawdzili go sobie pięknie w salonie. No wiadomo, tam sprawdzą ci zawieszenie, jakieś takie błędy, no ale to nikt nie przewidzi, że właśnie alternator pierdyknął w pierwszym tygodniu. No i auto dwa razy holowane było, bo raz holowali tam niby, że to były kable, potem drugi raz siadło to samo, w końcu, że alternator, no, więc tak to jest. Teraz tak właśnie często mówię wam o tych wspominkach, o czym jak jest teraz, a jak kiedyś było. Stąd jest ten fame Irlandii. Tak powtarzam zawsze, ja lubię Irlandię, tak? Lubię tych ludzi, mi się żyje okej. Ale widać się zmiany w końcu w ciągu 16 lat. Jedno, że po prostu Irlandia nie jest atrakcyjnym krajem już dla zwykłych ludzi, zwykłych robotników, powiedzmy sobie, tak jak ja byłem przylatując tutaj. No bo jest drogo, tak? Właśnie to, co mówię, że jakieś auto tam, to auto to nic, bo to 1700 to nie był żaden pieniądz. Ale ja pamiętam, że ubezpieczyłem, że wtedy, moi drodzy, wtedy załatwiałem sobie ubezpieczenia z Polski, zniżki, tylko 20% mi wzięli, czy 10% mi zaakceptowali i płaciłem za pierwsze ubezpieczenie 900 euro i to mi się wydawało dużo, ale bez tego bym płacił 1700, moi drodzy, tak? Z 1500, 1700 bym wtedy opłacił, a teraz to jest kurwa zajebiście, jakbyście tyle zapłacili pierwsze ubezpieczenie, bo pierwsze ubezpieczenie to jest plus 3000 euro, tak? A jak macie jakieś starsze auto, czyli plus 10 lat, to w ogóle nie chcą ubezpieczać. Znowu ten temat był poruszany na Facebooku, na grupie, bo często mówią ludzie, kurde, policzyli mi 4000 z ubezpieczenie, czy ma ktoś jakąś poradę, kurde, nie tu, tam, jeżdżę wszędzie. Gościu pewnie z tyłu się wpinia. No, tak jest właśnie, się zgaduje droga. Dobrze jadę. No to jedno, że to każdego wtedy było stać na właśnie na ubezpieczenie, znaczy każdego nowego, świeżego. No ja nie byłem wtedy świeży, ale no mogliście przyjechać i za to, co przywieźliście, no mogliście kupić, ubezpieczyć. No teraz kurde, wiecie, no przyjedziecie, chciał kupić, ubezpieczyć, no to już jest jakieś kurwa 5000 euro, tak? W sumie nie, no bo nawet jakieś nowe auto plus 10 tysięcy, to nie wiem, co byście kupili poniżej tam jakieś, no nie no, jakieś takie auto 9-letnie. Może jakąś taką mikrę, to może coś znajdziecie te za mniejsze pieniądze, tak? Potem ubezpieczenie, tak mówię, no to takie no plus 3000. To jest to, że kogoś... dlatego mówię, że młody ktoś przyjeżdżając tutaj to spoko, bo mnie zależy, ale ktoś jak, nie wiem, ma rodzinę, czy żyje w Polsce, ma jakiś tam, nie wiem, no właśnie ma auto czy coś i myśli o wyjeździe tutaj i dostaje takiego bęcka, ile wydatków jest na początku, tak? Albo ktoś w ogóle, wiecie, nie ma pojęcia o tych ubezpieczeniach, o kosztach, nie? I może ciebie stać tu, możesz mieć pieniądze i możesz sobie kupić, nie wiem, co to idzie, celka? Przed nami C-klasa, tak? Ale to nie jest, a to nowa C-klasa, no to nie wiem, to może was stać na takie coś, ile takie, tak będzie kosztowało, nie wiem, 20 tysięcy, 2016 to może, nie wiem, może trochę więcej. No ale możecie takie pieniądze oszczędzić, tak? Nie wiem, nawet na tym przysłowiowym zmywaku. Z czasem, ale potem wiecie, ubezpieczenie. Czemu się kuźwa nie zapaliła czerwona, znaczy ta zielona strzałka. Auta są złym przykładem, auta nie świadczą o niczym. Ale to są takie rzeczy, które ktoś może być w szoku, ktoś żyjąc w Polsce, mieć jakiś standard i właśnie myślą, że wyjedzie do Irska. No a tutaj zderzenie właśnie potem ze ścianą. Nieruchomości, te sprawy, takich problemów nie było, no na pewno nie było problemu z wynajmem, pomimo, że było, wiecie, o, będzie ciężko znaleźć, bo jest takie zainteresowanie, ale nie, no ja tyle razy zmieniałem pokoje, domy, trzy razy domy, no dwa razy dom, jako w sensie, raz na siebie, raz mieszkaliśmy tam w takiej komunie, w sumie więcej nas, a pokoi zmieniałem wiele, nie było nigdy problemu, tak, pracy było tak samo, teraz niby jest tej pracy więcej, ale no ale ja nigdy nie miałem problemów z pracą, tak? Ja mówię tu o jakiejś zwykłej pracy, tam gdzie w przemyśle wcześniej pracowałem i w tym, i
jak i budowlanka, tak. Poza jakimiś tam ekstra pracami, bo też pracowałem w telewizji, tak, aktorzyłem, byłem tym, statystą, ale zdarzało mi się zagrać jakieś małe rurki i inne piździawki, kuźwa, jeździć na tym rowerze. Więc to jest to, co ja wam właśnie mówię, to są te zmiany, które może ktoś odczuć, to jest taki już tutaj dłuższy okres. Ciągle może być takie myślenie, jak się mówi o tej zielonej wyspie, no po prostu tak było, tak? To nie jest, że tu się... Po prostu się zrobi drogo, nie? Nie to, że się ludzie zmienili, ale poniekąd też się zmienili, bo kiedyś, moi drodzy, jak ja tu pracowałem, to jak się ktoś spóźnił do pracy... No się spóźniłem, bo się spóźniłem, nie było jakieś tłumaczenia, aha. A teraz już się wydaje, że tak nie ma już tak... No nie jest jeszcze dasz tak surowo, ale no już... Zadają pytania, więc gdzieś ta już mentalność też już nie jest taki... To przykład to, co mi pisała jedna oglądaczka, może być oglądała, że przyjechała z Irlandii z powrotem po 10 latach i zobaczyła, że Irlandczycy pracują w sklepach, w stacjach, w deli. No tego nie było. Moi drodzy, nie pracowali Irlandczycy w sklepach jakichś takich deli, nie robili takich zwykłych prac, nie można było ich zobaczyć. Głównie to byli właśnie no, w sparach i innych centrach, to byli zawsze z Indii, tak? A teraz Irlandczycy pracują, wiecie, w restauracji, jak to jest normalne i to nie tylko młodzi. Więc to jest duża zmiana. Też taka. Więc ta mentalność się zmienia, tak? Zmieniło się dużo, tak? No ja dosłownie pamiętam, że w którejś pracy wtedy pracowałem na lotnisku i pamiętam, że jak się gości dowiedział, że będzie zarabiał 11,80, to był 2007 rok. 2007 czy 2007 chyba, 11,80 to już nie przyszedł na trening taksówkarz, że za tyle to nie będzie wstawał o 3 rano. A teraz pracuję za takie pieniądze. Tak. Więc tak, zmieniło się to i to właśnie ludzie potwierdzają, tak jak oglądaczka, która może mnie teraz będzie oglądała, mówiła, że przyleciałaś chyba w szoku, że Finlandia zmieniła. Ktoś pyta, to gdzie ci Irlandczycy pracowali? No nie, no właśnie na taksówkach, w budowlance, kobiety w domach siedziały, znaczy tak głupio powiedziałem, no ale też pracowały w jakichś tam firmach czy coś, nie wiem. No naprawdę to się zmieniło. Więc to są te zmiany, to jest to co po prostu nie jest już tutaj tabelka, jest po prostu wysoką dla nowych. Tak, no trzeba mieć tych parę tysięcy, żeby tu przyjechać i coś wynająć w ogóle, a potem myślenie o aucie, o takich sprawach, to kolejne tysiące lecą. Po prostu jest wyższa belka wejścia, no ale jak ktoś się ogarnie, to z czasem da radę. Pozdrawiam was, trzymajcie się zdrowo, pa!